dzisiejszym odcinku hostuję custom dla 50 widzów, którzy będą musieli ubrać wiosenny skin. A co ciekawe, Ewela również będzie brała udział i będzie jednym z uczestników tego top model. Ja będę oczywiście musiał odkryć, którym skinem gra Ewela i nie dopuścić do tego, żeby Ewela wygrała ten pokaz mody. Oczywiście pamiętajcie, żeby subskrybować nasz kanał z dzwoneczkiem, dlatego że lecimy po 303 tysiące subów i pamiętajcie oczywiście o naszym kodzie Ewela w sklepie. Custom już gotowy, widzowie już czekają, także czekamy, aż Ewela się ubierze, ponieważ to ona dzisiaj sekretnie się chowa. Dzisiaj mamy tematykę wiosenną i ja wybrałam sobie takiego skina, już wam pokażę, jakie tutaj sobie inne rzeczy powybierałam. Mamy taki plecak, mamy taki kill-off, dajcie, parasolki tutaj nie będzie, także parasolki nie wybieram. Mam tutaj przygotowane dwie takie emotki, graffiti, no i tutaj jeszcze mam takie tańce. Moim zdaniem jest to nie dość, że pasuje do tego skina, to jeszcze to jest takie wiosenne, fajne, także mam nadzieję, że ten top model jest mój. No już tutaj czekamy i jak możecie zobaczyć, dużo jest na przykład skinów krzaków, krzaczorów. Czego jest jeszcze dużo? No w sumie chyba krzaczorów jest najwięcej, tak mi się przynajmniej wydaje. Czy jest tu jakiś taki skin, który już mi się bardzo spodobał? Wydaje mi się, że... O! Ten skinek jest ładny. Ja tak szczerze stresuję się trochę. Mam nadzieję, że nie odpadnę w pierwszej rundzie, bo jak odpadnę, to będzie przypał. Przechodzimy do pierwszej rundy. Jak widzicie, bronię już mam gotowe. Wszystko jest gotowe. Ja w pierwszej rundzie jestem bardzo pobłażliwy, chyba że coś totalnie nie pasuje. Także jeśli chodzi o tego krzaczora, zapraszamy dalej. Mamy tutaj kolejną osobę, fajny kolorowy skinek, no pamiętajcie, że wiosna, no to kolorowe skiny, ale na pewno nie skiny czarne, także autolew, no bardzo mi przykro, no ale no to mi się z wiosną w ogóle nie kojarzy. Jeśli chodzi o aurę, aura w porządku, może iść dalej. Mamy krzaczora kolejnego, no fajnie, słonecznik tutaj ma, tu ma coś takiego, spoko. Rafał powiedział, że czarne skiny nie i od razu tutaj czarne skiny poleciały się przebrać do budek. Wy widzicie, gdzie ja stoję, także trzymajcie za mnie kciuki i pewnie mnie w dzisiejszym odcinku będzie... mniej niż zazwyczaj. Następny skinek, taki zielony, fajny, kojarzy się właśnie z roślinami, następnie drzewa, no tylko takie szare te drzewa. Dobra, na pierwszą rundę możesz iść. Krzaczor, bardzo fajny. Później pewnie zostanie tylko jeden krzaczor, także no radzę tutaj, no ubrać, no w sensie, no już za późno, żeby zmienić skina, także no tylko jeden z nich zostanie. Dawać dalej, tutaj krzaczor, dobra, pasuje. Kolejnie sowa, czy sowa mi się kojarzy? No dobra, niech będzie. O, to jest fajny skinek. Aura, tylko czy ona jest taka, no na pewno tema kolorowe. Dobra, możesz iść jak na razie. Tutaj znowu coś takiego, też ta sowa, no nie? Sowa wam się kojarzy z wiosną? Mi tak średnio, tak szczerze. Ten skinek nie ma plecaka, więc no musimy tutaj pana Lorda Martineza wyeliminować. No to jest w porządku, kolorowa świnia. Super bohaterka kolorowa z bananem. Trochę letnia, no ale dobra. Ja tutaj się już coraz bardziej zbliżam, albo już przeszłam, także Rafał, jak myślisz, byłam już, czy jeszcze mnie nie było? Myślę, że Ewela troluje i tam jest, bo ona powiedziała pierwsze, no ja już tutaj czekam, a później, o kurczę, co ja powiedziałam? Także myślę, że ona tutaj jest jeszcze przed nami. Teraz ja. Dobra, no to powiem ci, ładnie się ubrasz, możesz iść dalej, proszę bardzo. Następnie mamy tutaj Loser Fruit, super skin. Mamy kolejnego skina zielonego z plecakiem. Ej, fajny plecak, skąd ten plecak jest? Napiszcie mi w komentarzu, od czego to jest plecak, bo nie mam żadnego pojęcia. Tutaj Minty Aura. No Minty Aura raczej nie. Dlaczego? Bo ona jest taka mroczna bardziej, no nie? Krzak, zapraszam. Następnie znowu róża, tylko tu jest wszystko z jakby z zestawu, nie? Albo to nie jest zestaw, w sumie nie wiem. Następna osoba, tutaj mamy znowu coś takiego, dalej. Jak widzicie, Rafał dużo szybciej tutaj, nie wiem, czy tak dużo wszystkich przepuszczasz, to tak ci szybko idzie, ale ekspresowo. Można powiedzieć, że mam wprawę po prostu, bo to już jest któryś top model. Czy ten skinek? No raczej nie, lecimy dalej. Czy doktor Slon? Też raczej nie. Czy ten też raczej nie. Ej, teraz seria. Poszła seria. Taka, wiecie, zła seria. Zapraszamy dalej tutaj pana. Następna osoba. Okej. Czy masz plecak? Masz, dobra. Ojejku. Właśnie te ciemne skinki, no nie są to wiosenne skiny. To jest bardzo ładne. Zapraszam. Następna osoba, niech będzie. Tutaj mamy takiego skina i w sumie to jest taka rolniczka, no nie? Coś takiego. Tylko, no w sumie tak, no dobra. Dalej. 5 minutes later. Lecie, Rafał, powiem, że udało mi się i przeszłam do drugiej rundy. No to mam nadzieję, że w drugiej rundzie mi się uda wyeliminować, ale nie mam żadnego pojęcia jak na razie, jakim ona może być skinem. Ona ma na pewno mało skinów, no nie? Więc tutaj... A, właśnie. W sumie tym się możemy sugerować. Tylko czy Ewela ma krzaczora? Bo tych krzaczorów jest bardzo dużo. Dobra, taniec. Okej, krzaczor. Co nam krzaczor zatańczy? No i to jest wiosna. To pasuje mega fajnie. Tutaj co mamy? Dobra, podlewanie niech będzie. Następnie mamy aurę. Nie podoba mi się jakiś olej. Sorry. Następnie mamy tutaj podlewanie, może być. Znowu krzaczory. Ej, same krzaczory tutaj są. To już w ogóle było. Się odgapił od tego pierwszego. Następny krzaczor. 32 osoby w ogóle jeszcze. No dobra, on ma fajne te skrzydła, nie? On jak na razie wydaje mi się, że jest najlepszy. Tutaj mamy coś z kapelusza. O! O! To jest mega, mega pasuje. Słoneczny ptak. Zobaczmy, co nam pokaże. Podlewanie elegancko. Tutaj wydaje mi się, że oni... No dobra, no niech będzie, niech będzie. Ten skinek raczej w ogóle mi tu nie pasuje, tak szczerze. Sorry, ale nie wiem jak to się stało, że ten skin przeszedł. Pewnie oszukiwał. No, nie, żartuję, ale... To piasek, pustynia, pustynny skin. W sensie tak pustynią mi zaleciało, że na takiej pustyni jest taki, wiecie. Ja w ogóle tutaj, jak widzieliście, mam dwa tańce i teraz nie wiem, który wybrać. Czy ten? Napiszcie w komentarzu, który waszym zdaniem jest lepszy, ale ja chyba użyję tego. Okej, tutaj mamy pizzę. Nie, ta pizza raczej mi nie pasuje, ale... Co tu się w ogóle stało? Ty chłop, czekajcie, podnosisz ziemi, dobra. Aha, że te żółte pyłek... No i to jest... No ja szanuję tutaj, mega fajnie to wyszło. Następna osoba, zobaczmy co tutaj będzie. No tutaj paznokcie, nie kokosek. No jak paznokcie z wiosną? No to też, no niby to pasuje trochę do tego skina, ale tak wiecie, w kontekście wiosennym no to tak średnio. No to już pasuje i do tego, super. Też, no dobra, odgapili się od siebie skubańcy tutaj. No nie, no come on. Tutaj? Dobra, leżak. Leżak bardziej mi się wydaje, że to jest lato, no nie? Niż wiosna. Nie. Oj, to jest fajne, zapraszamy. Loser Fruit, ona będzie podlewać podlewaczką, patrzcie się. Dobra, pasuje. No dobra. Na kiju stoi. No i kij, no to kije, idzie się do lasu. Następnie leżak, niech będzie. Chcę zobaczyć w końcu coś innego, tak szczerze. Nie wiem, czy ty, Ewela, już byłaś, czy nie, ale fajnie by było zobaczyć coś takiego oryginalnego. Ja nie mam zielonego pojęcia, co ty tam masz przed sobą. Także nie wiem, czy wybiorę coś oryginalnego. Dobra, niech będzie. O, tak, w ogóle... Kiedyś tak jeździły takie lodziarki, nie? Tak było kiedyś. To jest fajne, to już mieliśmy. Okej, leżak. Następnie mamy kaktusa. No nie, no ten kaktus. Sorry kaktus, ale no to bardziej lato. No tak jak mówię. To może być... Aha, to już jest taniec. Tu sprzątanie, ze sprzątaniem. No w sumie. No i to, co wszyscy dawali. Dobra, fajnie, zapraszamy dalej. 15 minutes later. Mam nadzieję, że będę w finale. Na razie jestem w trzeciej rundzie. Motylek, super. Następnie kolejny pożar. No dobra, nie wiem, może będą się palić jakieś krzaki, nie wiem o co chodzi. To trochę jest świątecznie, ale koniczenka, super. To mi niby pasuje do tego skina, ale tak, no są lepsze. Krzak, super. W ogóle same krzaki przechodzą. Musimy tutaj więcej różnorodnych skinów przepuścić. Dobra, tamte krzaki są lepsze. Nie oszukujmy się. Tutaj kompas, dobra. Kompas, no gdzieś się jedzie, można powiedzieć. Ewela, czy ty jeszcze jesteś tam, czy już przeszłaś? Nie mogę powiedzieć. Nie wiem, czy Ewela ma krzaczora, czy nie. To może przejść. A jak obstawiasz, jakim skinem jestem? Nie mam pojęcia. Właśnie ty masz... Na pewno nie masz skinów takich, tych karnetowych, na przykład z tego sezonu, bo ty nie grałaś wtedy, więc na pewno nie jesteś ty. Tyle na razie wiem. Dobra. Dalej. Następnie mamy tutaj, no dobra, on tam fajnie zrobił wcześniej. Ale ja w ogóle mam tutaj swojego jednego faworyta, zobaczcie. I to naprawdę, on, mam nadzieję, że będzie w finale ten skin, ale jeszcze i tak mam nadzieję, że ja wygram z nim. Tutaj rybka, szara rybka. No dobra, idź do takich włóczyki, nie? Rafa, to takie bardziej morskie. Dobra, przejdź. Przepraszam, ale no nie. Tu co mamy? Jajko! No w sumie dobra, niech będzie. Następne, dobra. Te trzy krzaki tutaj. Motylek. Gigi. Motylek. Zapraszam. Słoneczko. No słoneczko pasuje. Okej, kolorystycznie fajnie pasuje. W sensie no też lody i w ogóle. Motylek, zapraszam. Co będziemy mieli teraz tutaj? Słoneczko, super. Ale tu trochę odgapione to słoneczko, bo wcześniej już ktoś miał słoneczko. Ja powiem tyle, że jestem w następnej rundzie. A, ty pewnie bejtujesz. Ja się ciebie... No teraz ja... No nie wiem. Jedyne, kogo podejrzewam, to... Rybaka? Tego rybaka. I zobaczcie, jak on się dziwnie zachowuje w ogóle, nie? Ja nawet nie wiem, jaki to skin rybak. Dobra, dobra, dobra. Kolejna runda, 1 na 1. Mamy dokładnie 26 osób. I mamy krzak versus krzak. Ten krzak jest fajny. No, wydaje mi się, że... Chociaż ten jest kwitnący. I ta gitara coś nie gra. No, ale dobra. Kurde, nie mogę trafić. Dobra, Vexus. I w sumie Ewela chyba słonecznego ptaka też ma. To może być jeszcze Ewela. I chyba Ewela odpadnie teraz, no bo ten krzak mi się bardzo podoba. Także albo idźcie w dwójkę. Ale to może być jeszcze Ewela. Co znaczy słoneczny ptak? Dobra, Ewela, no przecież ona tak, o, co to znaczy słoneczny ptak? No zaraz każdy skin, co powiem, to co to znaczy? Tamte krzaki były lepsze. Ten skinek jest mega fajny. To też może, nie wiem, czy Ewela ma tego skina w końcu, czy nie, ale dobra, idź. Następnie mamy dwa takie, tu jeszcze bez graffiti. Ale by było jaja, jakbym to wygrała. Ale czuję, że wygra... Nie, jest ten skin, jest. Nie mówcie, że ja będę z nim. Jak ja będę z nim, to ja to przegrywam. Tutaj mam dylemat. Dobra, mamy to. Aura versus Rafa. To są dwa takie mega podobne skiny. Choinka, nie wiem. Nie wiem kogo. Ej. To. Właśnie chyba teraz odpadnę. Odpadłaś? Nie, ale chyba odpadnę. Nie wiem, idźcie w dwójkę, dobra, niech będzie. Przykro mi teraz, jak chcę to wygrać. No zapraszam. W dwójkę przechodzicie. Tutaj krzak. O, to jest fajny krzaczor. Tutaj... tu takie owoce... No dobra, nie wiem co zrobić. No dobra, idźcie w dwójkę też. Tu jest w ogóle już dużo fajnych skinów tak naprawdę zostało. Rybka... Dobra, ten krzaczor jest akurat słaby. Następnie mamy coś takiego... Dobra, niech będzie tak, Patryk Kot. No i tu są dwa fajne skiny też. Różyczka jest na pewno fajna, ta na plecach. To jest też dobre, nie? Że porządki. Dobra, też idźcie w dwójkę. Dobra, niech będzie tak, tylko to może być też jeszcze Ewela. Muszę spamiętać sobie wszystkie te skinki. Okej, też dwa skiny, zapraszam. I rybak, no i... Ewela tutaj mówiła, że może odpaść. No i w sumie ten rybak jest słaby. No sorry, no krzaczyn jest lepszy. No ale to nie była Ewela. Kurczę, fiksior. Ja jestem w następnej rundzie. I teraz przechodzimy do graffiti. Ile mamy osób? 18. No to pasuje mi dosyć dużo teraz wyeliminować. Rafał, jak coś, to ja mam graffiti. Takie tęczowe serce to mnie zostaw, okej? Tęczowe serce? Dobra. Tutaj wszystkie graffiti jakie ma chyba. No dobra, idź. No, on chce po prostu przejść, dobra. Tutaj ta róża też ładnie wygląda. O, pszczoły, super. Co będziemy mieli tutaj? Tu wydaje mi się, że ten ziomek odpadnie. Czy Ewela ma rysunkową rybę? Sorki, byku. Przepraszam. Następna osoba. To też może być Ewela, tylko no właśnie nie wiem, czy ona ma tego skina. Róża, super. Super bohaterka. Ta super bohaterka wcześniej fajnie wyglądała, ale... No żółty kolor. No czegoś mi tu brakuje, te banany jeszcze, no przepraszam. To też może być Ewela. Chociaż czy Ewela miała ten karnet? Tu niby coś takiego, no bardzo mi przykro. Erwilku, sorry. Mówiłaś, że będziesz miała coś tęczowego? Nie wiem. Ej, to może być jeszcze Ewela, tylko czy ona ma to? Nie ma tego, to nie jest Ewela. Dalej. Ja w ogóle mam miałam ten graffiti 2 i nie wiedziałam, które wybrać. O. Nie wiem, czy ci to robić, Ewela. Tęczowe serce miała mieć Ewela. Ajajaj, no i mam dylemat. Widzowie, zostawić ją, czy nie? Ewela, powiedz coś, bo chcę po twoim tonie głosu. Pomidor. No dobra, dobra, widzowie, niech przechodzi ten pomidor. Czyli to może być Ewela. Nie. Sorry, Stasio. Takiego skina chyba nie ma. Czuję, dobrze by było, żeby Ewela używała moich skinów do top modela. No idź, dobra, niech będzie. W sumie Ewela też może być tym skinem, bo Ewela... Nie wie, że nie można zestawów. To jest chyba cały zestaw. Ale dobra, nic nie mówiłem o zestawach, niech będzie. O, jakie ładne, ty. Dawaj dalej. Super. Ja cię kręcę. W ogóle nawet nie wiedziałem, że są takie graffiti. 15 minutes later. Ja oddaję głos. Najbardziej wydaje mi się, że to może być... Czekajcie. Tu może być Ewela. Ale nie dam jej wygrać. Dobra, po kolei. Który krzak? Ten krzak jest ładny. Ten krzak jest ładny. Ten krzak też jest ładny. Haha, zostaw krzaka Ewelę. A jaki zbierak tu jest? Zbierak jest fajny. Fajny. A tu zbieraka mu nie wczytało, patrzcie się. Także Mati. I w sumie teraz wszystko kwitnie, fioletowe. Dobra, sorry Ewelka. Aha. No to przerzucam głos tutaj, że to może być Ewela. Czy są jeszcze jakieś powtórki? Tak, mamy tutaj różę. No i ta róża musi odpaść. Bubr. Bo tu jest no lepszy, czy jest jeszcze jakaś powtórka? Aury chyba są. Ja mówiłem wcześniej aura, a to nie jest aura. Co ja w ogóle gadałem wcześniej? Sky, a nie aura. Dlaczego ja mówiłem aura cały czas? Nie wiem dlaczego. Dobra, po kolei. Czy to jest fajny skinek? Średni. Czy to jest fajny skinek? No, w miarę pasujący. To raczej nie. To jest fajne. To jest kolorowe, fajne. Tu słoneczny ptak też. Ej, ciężko jest kogoś wybrać. No teraz kolorystycznie, no wiosna to kolory, więc na pewno to nie jest skin ten, także tego eliminujemy. To byłam ja. Tym rolniczym. Tak. No to bardzo mi przykro. Ale teraz żałuję, bo on bardziej taki chyba letni niż wiosenny, co? No ja teraz patrzę pod względem kolorystycznym. No raczej, no jest wszystko zielone, ale wtedy wszystko kwitnie, no nie? Więc to na pewno... To raczej bym odrzucił. Ja mam w ogóle swoją faworytkę i mam nadzieję, że ona wygra. Także ty zajmujesz miejsce numer 3. Miejsce numer 2. Czekajcie, to jest jeszcze ładne, tu na tych plecach. Ja bym... Krzak jest fajny. Krzak na pierwsze. No. Dobra, to ty, miejsce numer 2. I miejsce numer 1, krzak. Zobaczmy, kto to jest. Miejsce numer 3, Memik. Miejsce numer 2, Dimarti. I miejsce numer 1... Nosi, także gratulacje.